Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was na filmik My Foundation Routine. W związku z tym, że wiele, naprawdę bardzo dużo osób w wiadomościach prywatnych prosiło mnie o to, żebym zrobiła jakiś filmik z moim makijażem, z makijażem, więc w nowym roku miałam takie małe postanowienie, żeby coś z tym zrobić i jeżeli chcecie, żeby zrobić takie filmiki, więc stwierdziłam, że zacznę od takiego ogólnego z makijażem twarzy. I dzisiaj tylko makijaż twarzy, bez makijażu oczu. Dlatego, żebyście, jeżeli będę robiła makijaż oczu w jakichś tam kolejnych filmach, żebyście po prostu nie pytali mnie, jak zrobiłam całą twarz, jak nałożyłam róż, jak nałożyłam bronzer, jaki nałożyłam puder. Więc jeżeli w makijażu oczu będzie się coś zmieniać, w makijażu twarzy na pewno Wam powiem. Ale zawsze to, co zobaczycie przed chwilą, będzie taką, myślę, taką fajną bazą pod jakieś oko, które będę robiła. Więc wszystko dla Was i zgodnie z Waszym życzeniem serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Jak widzicie, jestem już w wersji sauté, czyli bez makijażu, albo najpierw, bo początek nagrałam już po makijażu. Więc zaczynamy. Ja zaczynam od posmarowania okolic pod oczami i powiek takim żelem ze świetlikiem lekarskim i rumiankiem z Flossleku. On ma taką konsystencję, no fajną, żelową, więc leciutko pod oczami. On tak łagodzi, koi podrażnienia i jest naprawdę bardzo fajny, fajne uczucie takie na oczach. Nie wiem, jak Wy reagujecie na taki żel, ale ja czuję takie lekkie chłodzenie i to jest na bardzo naprawdę fajny efekt. Następnie to troszeczkę wysycha cały czas. Nie pozostawia żadnej tłustości, jest bardzo lekki ten żel. Baza Kobo, którą Wam już pokazywałam milion razy i jak widzicie, o, możecie teraz zobaczyć, ile jej naprawdę jest. Ona jest taka biała. Więc nakładam po prostu na rękę jedną pompkę i rozsmarowuję na całej twarzy. Równomiernie. On tak działa jak krem, dlatego nie nakładam kremu, przynajmniej na mnie, więc bardzo dobrze czuję się, jak mam tylko rzeczywiście ten krem. Nakładałam kiedyś kremy i tak mi się podkład wałkował, nieładnie to wyglądało i rzeczywiście nie byłam zadowolona w ogóle z takiego efektu. I on chwilkę, on już wysycha, w ogóle nie czuć go na twarzy. Teraz nakładam podkład, czyli coś właściwego na początek. Pędzlem Hakuro H51. Brudasek niestety, no ale cóż. Nakładam 1,5 pompki na rękę podkładu tego, który już znacie, jest to Catrice Photo Finish Liquid Foundation. Widzicie, już go zużyłam tyle. Mogę powiedzieć od razu, że nie jest wydajny. Rozprowadzam go w miarę równo po pędzlu. I ja mam tak przynajmniej, że zaczynam od jednej połowy twarzy, przy oczach dokładnie.
Nie wiem, wiecie co, tak się po prostu nauczyłam, że najpierw jedna połowa twarzy tak mi jest po prostu, nie wiem, łatwiej, symetryczniej. Chociaż rzeczywiście, no nie jestem pedantką jakąś straszną. Tu dokładnie przy włosach. I widzicie, jaka jest różnica na połowie twarzy. Przyznam się, że rzeczywiście kupiłam troszeczkę za ciemny ten podkład. Dlatego zdradziłam puder w kamieniu z Vipery na transparentny, przynajmniej przy tym fluidzie, prawda, bo wyglądałam strasznie, jak jeszcze puder brązujący nałożyłam na to. Przy uszach dokładnie i zaciągam troszkę na szyję. Teraz dopiero widać na ręku, jaki ten podkład jest no, ciemny. To zależy rzeczywiście od dnia. Teraz akurat sobie tu nie przyniosłam. Mogę nałożyć, ale rzeczywiście zdarza się to, szczerze mówiąc, powiem rzadko, żebym nakładała korektor jakiś pod oczy. Bo zazwyczaj no, w ciągu dnia. Teraz akurat troszeczkę widać te cienie pod oczami, ale jak się pomaluje oko, no to przynajmniej u mnie tych cieni nie widać. I słuchajcie, teraz jeżeli mam ochotę nałożyć sobie jakąś pomadkę i te rano te usta są spierzchnięte, nakładam zwykły krem ochronny Bambino. Dziwię się sama sobie, że tego kremu nie umieściłam w ulubieńcach, ale w zasadzie nie wiem dlaczego. Jest taki uniwersalny. Uważam, że każdy z Was powinno mieć w swojej kosmetyczce taki krem Bambino bądź zwykłą Nivea do takiej pielęgnacji nawet suchych rąk, jak nie mamy przy sobie kremu do rąk. I teraz ten krem Bambino, oczywiście nakładam go tylko na usta, żeby tutaj nie mazać sobie już całej reszty. I teraz nakładam to, o czym Wam mówiłam, że zdradziłam Viperę brązującą dla pudru transparentnego, ale tylko przy nakładaniu tego podkładu, bo myślę, że wrócę do tego podkładu z Essence i wtedy wrócę również do Vipery. Na wierzch nakładam puder transparentny Skin Finish 01, to jest 01, 010. I nakładam go pędzlem z Icotus. On fajnie matowi i taki efekt rzeczywiście przy tym pudrze utrzymuje się na naprawdę bardzo długo. Byłam zaskoczona nawet, jak ja nigdy nie miałam pudru transparentnego, zawsze jakiś tam kolorowy czy brązujący, a rzeczywiście fajnie się sprawdza. Teraz, jak mam już wypudrowaną twarz pięknie, nakładam przynajmniej na tym etapie, w tym momencie bazę podcienie, żeby ona przeschła i żeby te powieki się przygotowały na to, żeby później jakoś je pomalować. Ja ją bardziej tak wklepuję, naprawdę nabieram jej, zobaczcie, prawie nie widać, nabieram jej bardzo mało. Pod łukiem brwiowym, jeżeli będę malowała dolną powiekę, to nakładam też troszeczkę bazy na powiekę dolną.
i drugie oko. Wklepujemy i dolna powieka. I teraz ta baza podcienie troszeczkę nam sobie przeschnie i będzie gotowa na to, żeby fajnie na niej cienie rozprowadzić. Kolejny etap jest to konturowanie twarzy. Ja konturuję twarz takim pudrem brązującym, którego Wam jeszcze nie pokazywałam, dlatego że kupiłam go sobie stosunkowo niedawno. To jest puder brązujący z Catrice. Jest to Sun Glow. Już Wam pokazuję. Widzicie, zużycie jest małe, dlatego że no dopiero co go kupiłam niedawno. I to jest numer 020 Deep Bronze. I to jest ten ciemniejszy. Dlatego, że jak próbowałam sobie nałożyć jaśniejszy, no to on był za jasny. Przynajmniej no ja miałam takie odczucie. I bronzer nakładam, konturuję twarz pędzlem takim jajeczkiem. To jest to jajeczko okrągłe z Maestro numerek 155. Nakładam, ten pędzel jest o tyle fajny, że nakładamy go na bronzer na sam czubek, widzicie? Sam czubek mamy w bronzerze. I nakładam go pod kości policzkowe. Tym samym czubkiem, a resztą rozcieram. Pod kości policzkowe i ja tak brązę zaciągam do góry na czoło, tą boczną część przy włosach. Oczywiście jeżeli robię jakiś taki makijaż wieczorowy, nie wiem, na Sylwestra, na studniówkę, gdzie chcemy, żeby ten makijaż był taki bardziej wyrazisty, no to rzeczywiście nakładam troszeczkę więcej podkładu, więcej jakiegoś tam korektora, jeżeli potrzebujemy na okolice oczu, albo ja akurat też zwracam uwagę na okolice tu wokół nosa, dlatego że no tutaj się jak najbardziej ściera, przynajmniej u mnie. Nawet jeżeli nie mamy kataru, więc wtedy używam troszeczkę więcej każdego produktu, myślę. Bardziej konturuję też twarz niż na dzień, ale ja myślę, że to jest chyba zrozumiałe i jasne i myślę, że nie tylko ja tak robię. I przynajmniej ja, niektórzy konturują też tutaj szczękę, znaczy żuchwę. Ja tylko troszeczkę pociągnę. Jak mam już wykonturowaną twarz, podkreślę sobie łuki brwiowe i robię to tą kredką, którą Wam już pokazywałam. Tutaj jest ten taki drożdż sywania i kredka. To jest Natural Bronze. Ja jakby nie wiem, jakoś się przyzwyczaiłam do tej kredki i można oczywiście używać jakiegoś tam brązowego cienia. No, ja uważam, że ja mam tą kredkę, która jest tak dobrana do moich koloru, moich brwi, że rzeczywiście jej używam, jestem z niej naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. A więc zaczynam. Najpierw trzeba uczesać. I modeluję troszeczkę. Jeżeli widziałybyście gdzieś, właśnie, przypomniało mi się, jeżeli wiecie, gdzie kupić taką zwykłą woskową kredkę do brwi,
to proszę, proszę Was, napiszcie mi w komentarzu, bo bardzo bym chciała sobie kupić taką zwykłą woskową kredkę. Ja widziałam ją kiedyś na Allegro, ale jej już nie ma, no po prostu znikła. Jak wiecie, gdzie można kupić, w jakiejś drogerii, no to piszcie, będę naprawdę wdzięczna. Lekko poprawiam. Oj, słuchajcie, odwrotnie to założyłam. I teraz czas na róż, na policzki. Ja używam takiego pędzla Hakuro H24 do różu. I tym razem róż z Vibo. Numerek i to jest chyba numerek. Nie wiem, może się mylę. To jest numerek 1. Taki różowiutki. Bardzo lubię ten róż, bo on tak wygląda bardzo pociesznie i tak pociesznie na policzkach i tak świeżo bardzo. I na kości policzkowe. Ja ze względu na to, że te kości policzkowe mam takie wyraźne, jakby taką budowę twarzy, to bardzo lubię je podkreślać. I uważam, że fajnie to wygląda, jak one są tak bardzo podkreślone. I słuchajcie, to jest koniec. Teraz wystarczy tylko, zazwyczaj robię oczy. Tuż do rzęs oczywiście jakieś cienie, eyeliner. Ale to ma być foundation routine, więc mamy foundation routine. Taki początek, myślę, do reszty filmików, o które bardzo mnie prosiłyście w wiadomościach prywatnych, więc proszę bardzo. Do zobaczenia. Pa!